Jeszcze nie został prezydentem, a już obsadzone są wszystkie stołki. Aż chce się tak powiedzieć, patrząc na kampanię kandydata Platformy Obywatelskiej do fotela szefa Rybnika, Piotra Kuczery. Według z góry ustalonego scenariusza wiceprezydentem miałby zostać także niedoszły prezydent Piotr Masłowski. Sytuacja w rybnickim samorządzie byłaby w każdym bądź razie ciekawa, gdyż w Radzie Miasta większość ma BSR i PiS, a PO ma po wyborach ledwie 6 radnych. Kampania wyborcza w Rybniku na ostatniej prostej. Minione 2 tygodnie to non-stop napływające informacje o tym, kto kogo poparł, na ile i czyich głosów kandydat liczyć może. O ile dotychczasowy prezydent Adam Fudali może liczyć na poparcie rybniczan, o czym świadczyła ilość głosów w pierwszej turze, to w przypadku jego kontrkandydata Piotra Kuczery tutaj można by rzec zaczęło się kupczenie głosami mieszkańców. Kuczera uzyskał poparcie niedoszłych prezydentów i swoich niedawnych konkurentów do fotela: Piotra Masłowskiego, Aleksandra Larysza i Stefana Dąbkowskiego. Liczycie, że głosy oddane na Larysza, oddane na Masłowskiego rzeczywiście przejdą na waszą stronę? No, łącznie mamy 53%. Przyjdzie czas, zobaczymy. W poniedziałek będziemy mądrzejsi. Piotr Kuczera przygotował się jednak już do ewentualnej wygranej. Inaczej mówiąc, skompletował kadrę, która zasiądzie u władzy w rybnickim magistracie. Choć jak zapiera się kandydat Platformy... Ja jestem przeciwnikiem dzielenia tak zwanych stołków i dzielenia skóry na niedźwiedzi. Nie o to chodzi w samorządzie. Chodzi przede wszystkim o to, by miasto się rozwijało i mam nadzieję, że kolejna kadencja przyniesie rozwój. Ale wiadomo, że pan Piotr Masłowski może zostać wiceprezydentem. Tak, myślę, że jego kwalifikacje o tym zadecydowały. Rzeczony Piotr Masłowski nie zaprzecza, że zapatruje się na tak zaszczytną funkcję. Ja bym chciał mieć taką możliwość rozwijania ruchu miejskiego w Rybniku. Jeżeli nie będzie oparcia w postaci wiceprezydenta i radnego, nie uda się. Tego typu metody kupczenia ostro skrytykował Adam Fudali podczas konferencji, na której poparcie on także uzyskał, tyle że od europosła Bolesława Piechy. Ja powiedziałem, że popieram, podtrzymuję to jak najbardziej, natomiast nie aspiruję, proszę to podkreślić, do stanowiska wiceprezydenta miasta. To nie był handel głosami, czyli te głosy, które ja dostałem, pan Masłowski na przykład, i mówi do swoich wyborców, przekazuje te głosy. Jeśli jednak wygra Piotr Kuczera, sytuacja w samorządzie może stać się gorąco, ocenia wykładowca akademicki Jan Czempas. Niewątpliwie sytuacja może być konfliktowa. Jesteśmy na Śląsku, więc mogę powiedzieć, że no będzie często dochodziło do zwady. Czyli, a równocześnie prezydent Rybnika nie będzie miał tego komfortu, jaki daje no większość w Radzie, że ma akceptację. Przypomnijmy, że po wyborach PiS zdobył 8 mandatów, Blok Samorządowy Rybnik 10, zaś Platforma Obywatelska ma tylko 6 radnych w Radzie Miasta.